Witam serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z Nadleśnictwem Lipinki. Tematem dzisiejszego spotkania będzie produkcja szkółkarska oraz nasiennictwo. Znajdujemy się obecnie na terenie gospodarstwa szkółkarskiego Nadleśnictwa Lipinki i na szkółce leśnej Suchleb. Za mną tutaj widzimy tablicę informacyjną, na której widnieje schemat całej szkółki leśnej. Jak widać, składa się ona z 6 kwater. Powierzchnia produkcyjna, to znaczy ta powierzchnia, pod którą, która służy do produkcji sadzonek, wynosi około 6,5 hektara. Szkółka w dzisiejszym kształcie powstała w latach 80. Natomiast w 2007 roku została powiększona o kwaterę szóstą. Pomiędzy kwaterami znajdują się pasy osłonowe, przeciwdziałające tutaj nadmiernemu wiatrowi oraz pyłkom zbędnych roślin. Powierzchnia szkółki wynosi 10,5 hektara, a produkcja sadzonek odbywa się na 6,5 hektara. Na pozostałej powierzchni znajdują się budynki infrastruktury szkółki, takie jak magazyn na środki chemiczne, magazyn na sprzęt szkółkarski, budynki, w którym znajdują się pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz magazyny i chłodnie do przechowywania nasion. Posiadamy także budynek, w którym znajduje się komputerowo sterowana deszczownia. Jest ona nam niezbędna w czasie długotrwałej suszy oraz w przypadku siewów, gdyż wtedy bardzo intensywnie musimy podlewać. Gleby na szkółce mamy ciężkie i gliniaste, co w przypadku długotrwałych opadów deszczu, mimo tego, że szkółka ma bardzo dobrą meliorację, mogą występować na małych powierzchniach podtopienia, które powodują, że sadzonki w tych miejscach są słabsze, częściej chorują albo nawet obumierają i trzeba je wtedy usuwać. Na szkółce produkowany jest materiał sadzeniowy, czyli w potocznym słownictwie sadzonki drzew i krzewów leśnych. W jakim celu jest produkowany materiał sadzeniowy? Jak wiemy, użytkowanie lasu między innymi polega na